Witajcie. Cześć. Witajcie. Cześć. Macie swój pamiętnik biblijny. Mam nadzieję, że jest gotowy do dzisiejszego tutaj spotkania, do dzisiejszej naszej tutaj pracy. Przepięknej. Ja jestem ciekawa, czy macie wcześniejsze prace, tak jak mówiłyśmy ostatnio z ciocią Ingą, że zaczynamy serię takich świętych. Stasiu Kostka. Tu widziałam Stasiu nawet Kostka. Całą klasę, która zrobiła przepiękne. Pozdrawiamy klasę pierwszą B, która zrobiła wspaniałe prace. A i później był ksiądz Michał Sopoćko, tak? I dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo to jest kobieta. Wspaniała święta. Zobaczcie, kto to taki? To jest wielka święta Teresa z Avila. Inaczej też nazywam ją Teresa Wielka. Teresa Wielka, tak, doktor Kościoła, a więc uznana przez Kościół za bardzo oświeconą, mądrą kobietę, która dużo wniosła do Kościoła i będziemy ją dzisiaj pięknie malowali, rysowali. Mm-hmm. Jak tutaj, ja ją tutaj narysowałam, ona jest w stroju, w habicie takim karmelitańskim. Bo była karmelitanką. Tak. I z piórem, bo też pisała. Pisała, właśnie. I tutaj z księgą też właśnie, więc to są jej takie atrybuty, czyli te elementy, które ją charakteryzują. Więc co, no zaczynamy. Adi, tak. Jesteś gotowy w ogóle? Jestem gotowy, oczywiście, jak zawsze. Ja będę jak zawsze rysował. Tak. I wy dzieciaki, mam nadzieję, że też. Tak, dobrze. No to słuchaj, jak to ołówek, to tu, jak szukałeś ołówek. O, widzisz ołówek, patrz, super, bo ja nie wiem, czy mi tak wszystko od razu wyjdzie. Dobrze, to ja już tutaj pokażę, jak rysujemy tą świętą. Zaczynamy od buzi. Ona właśnie jak ma twarz w tym habicie, to ma też taki welon, więc tutaj narysowałam na razie taki kształt. Później to jest też skomplikowane trochę, że mają właśnie te welony. No, ale ty wszystko, widzę, opracowałaś. Jak to namalować, żeby się udało pokazać? Tak, powoli sobie rysujemy. O, zobaczcie. Tutaj będzie ta jej buzia. Ja bym tutaj już zrobiła brwi i oczy. Takie właśnie, ona miała też takie, jak są jakieś jej portrety, to bardzo właśnie miała takie ładne, duże oczy. Taki prosty nos i tutaj zrobiłam takie usta uśmiechnięte. O! Zobaczcie, tak, no, i w tym całym też habicie, to były jeszcze takie inne te habity wtedy. Dobrze, tutaj już będzie nam ten habit tak schodził na ramię. I teraz tak, tak żeby tutaj nam wszystko wyszło, to tutaj może iść ten habit w tą stronę, a tu już będzie można spróbować narysować jej rękę i tam trzymające pióro. No właśnie, kiedyś pisano piórem. Niezwykłe to było. I tutaj takie ładne pióro. No właśnie, takim piórem. Ciekawe. Zobaczcie, takie pióro tutaj. O, tutaj będzie nam właśnie na ramiona ten welon opadał. Tutaj ale ci ładnie dłoń. Wychodzi. No bo tutaj ona nie jest wcale taka prosta. I tutaj trzyma księgę. Ona też pisała, była pisarką. Ona bardzo dużo zostawiła pism, które do dzisiaj możemy przeczytać, a takie chyba najbardziej znane zdanie to też ciocia Malwa napisała na górze, będziecie też je pisali, Bóg sam wystarczy. Ona zachęcała do tego, żeby ufać Panu Bogu całym sercem. Mówiła, niczym się nie trap, niczego nie bój, nie martw, Bóg sam wystarczy. Tak, tutaj zrobiłam właśnie takim krzyżem, żebyśmy pamiętali, że ona tutaj takie ważne treści pisała. No i co? I tutaj może być też taka ramka. Ja ją zrobiłam taką bardzo słoneczną, złotą, radosną właśnie. I taką prostą. I karmelitańską. Tak. No właśnie. I tutaj... Fajnie zrobiłaś, że też wychodzi jakby poza ramkę ta aureola. Właśnie. Tak. To jest bardzo fajne. Ładny pomysł. I właśnie. To jest święta Teresa. Ona jest wielka albo zwana, bo jest jeszcze też mała Tereska, no prawda? Tak. Ale tutaj też możemy napisać z Avila, czyli to jest takie miasto w Hiszpanii. O, przez V, tak jest napisane. I ja zobaczcie, tutaj na górze pisze to Solo Dios Basta, to czyli jest po hiszpańsku. Po hiszpańsku. Ja nie znam hiszpańskiego, ale wzięłam właśnie, że to zapamiętałam. Solo Dios Basta, tak? I piękne. Tu jest podobno ten Bóg akcent nad O. Nad O jest taki akcent, to ja tutaj zaznaczyłam. Te dzieci, które uczą się hiszpańskiego,
będą miały prościej zapamiętać. Tak, to jest wersja hiszpańska, a tu po polsku to jest Bóg sam wystarczy. Chyba wydaje mi się, że tak. Solo to jest sam, a Bóg to jest Dios, prawda? Mm-hmm. Tak mi się wydaje, a basta to jest chyba wystarczy. Bóg sam wystarczy. I tutaj, kim była ta postać? No właśnie, doktor kościoła. Doktor kościoła, ale to nie jest taki doktor jako lekarz, prawda? No, można powiedzieć, że taki doktor od duszy może bardziej, że się bardzo dobrze zna na tym, jak pracować, jak uzdrawiać, jak chronić duszę. No właśnie. Mam tu jeszcze napisane, to są też takie trudne słowa, reformatorka albo odnowicielka. No właśnie, czyli to oznacza, że była w zakonie karmelitańskim i Pan Bóg ją wezwał do tego, żeby ten zakon troszeczkę odnowić. Można by to porównać z taką sytuacją w rodzinie, że na przykład rodzice wpadną na taką dobrą myśl, a może byśmy odnowili jakieś dobre nasze zwyczaje, byśmy troszkę więcej czasu razem spędzali. I ona też odkrywała, że trzeba odnowić zakon karmelitański. Czyli ja tutaj też piszę karmelitanka. Karmelitanka, właśnie. Karmelitanka i jeszcze ona jest patronką Hiszpanii. O, to też piszemy. Proszę, tego nie wiedziałem. Patronka Hiszpanii. Wspaniała, wspaniała święta. Warto ją znać. Hmm? Czyli Wielka Teresa z Avila pochodzi z Hiszpanii, a tak zwana Mała Tereska pochodzi z Francji, z Lizie. Mm-hmm. Obie były karmelitankami. Bardzo ciekawe. I obie też mają wspomnienie w październiku. Tylko i obie się już w niebie spotkały. Tak. No właśnie. Ja tutaj aurolę koloruję już na złoto. Jak ci wyszło? No słuchaj, staram się jak mogę, ale... Super. Wiesz, łatwiej jest narysować właśnie to ołówkiem, bo później można trochę wymazać. Wiem, jak coś. Bo właśnie tak to mi się czytaje i wam dzieciaki też to polecam. Tak, jeżeli coś to ołówkiem, bo ja tutaj tak rysowałam już... No ty masz taką wprawę, No ty już masz wprawę, Malwinka, właśnie mówisz. Tutaj tak, ten welon to jest taki właśnie zasłaniający włosy. To on jest na czarno. Tak. Ciocia Malwa koloruje, a ja wam powiem, że my kiedyś w Przepięknym Królestwie poznaliśmy pewien tekst właśnie świętej Teresy Wielkiej, który da się zaśpiewać, bo my go w zespole Mocni w Duchu śpiewamy i też ułożyliśmy piękny taniec hiszpański. Macie podlinkowany taki odcinek, gdzie z ciocią Lucy uczymy właśnie tańca do tekstu świętej Teresy z Avila. Czy ja mogę zaśpiewać tą piosenkę? Jasne, super. O, no to ja zaśpiewam, słuchajcie, żeby was zachęcić do zrobienia pięknej pracy plastycznej, ale też do tego, żebyście zajrzeli do odcinka z tańcem i nauczyli się. Jest piękny i prosty. No to zaczynam. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech będzie błogosławiony i uwielbiony Pan, od którego pochodzi wszystko, od którego pochodzi. Niech będzie. Niech będzie błogosławiony i uwielbiony Pan, od którego pochodzi wszystko, od którego pochodzi. Cokolwiek w myślach, słowach i uczynkach naszych jest dobrego. Cokolwiek w myślach, słowach i uczynkach naszych jest dobrego. Amen. Amen. Cały ten tekst, który zaśpiewaliśmy, jest właśnie modlitwą świętej Teresy z Avila. Powtórzcie razem ze mną. Święta Teresa z Avila. 3, 4. Święta Teresa z Avila. Czyli jak ona ma na imię? Teresa. A skąd pochodzi? A. Z Avila. Pięknie, więc z Hiszpanii. Uczymy się pięknych postaci, zaprzyjaźniamy się z nimi, bo oni są wspaniałymi przyjaciółmi. A ciocia Malwa już kończy. No właśnie, a ja nie. Powoli, kończę powoli. Właśnie już tutaj. To kończ powoli. Tak, jeszcze tylko dłonie, jeszcze tą księgę. Piękna, będziemy mogli wkleić do naszych pamiętników biblijnych. Wspaniałą świętą, kolejną już. Tak, to już jest
kolejne święta, które też miały duży wpływ na właśnie Kościół. Tak, właśnie. Pięknie. Przez swoją mądrość i też modlitwę, ona się dużo modliła. Ona też lubiła tańczyć właśnie. Tak, wiem. Pomagać ludziom też. Zakładała klasztory. Dużo podróżowała. Tak. O, to fajne. A nie było samolotów, nie było pociągów, nie było samochodów. Mhm. Więc ta podróż była utrudniona na pewno. Bardzo. Bardzo dzielna kobieta. Święci też przyjaźnią się ze świętymi i ona też miała takiego wspaniałego przyjaciela, świętego Jana od Krzyża Karmelitę, który też reformował karmelitów, ale właśnie tę gałąź męską. Solo Dios basta. Co to znaczy? Solo Dios basta. Bóg sam wystarczy. Basta. Mamy? Mamy, to słuchajcie, przepiękny. Tak. Adrianku, ty sobie zaraz skończysz, a ja myślę, że pomodlimy się do Matki Bożej o taki dar dla wszystkich dzieci, dla nas też, przyjaźni ze świętymi. Dzisiaj o szczególną przyjaźń z wielką Teresą z Awila. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Teresa z Awila, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziękujemy Wam bardzo. Trzy przypomnienia. Pierwsze, jeśli ktoś nie namalował świętego Stasia albo błogosławionego księdza Michała, to wróćcie koniecznie do tych odcinków. One są bardzo piękne. Zobaczcie postacie, które możemy namalować w naszych pamiętnikach. Drugie przypomnienie, macie podlinkowany taniec hiszpański właśnie do słów świętej Teresy Wielkiej. I trzecie przypomnienie, w październiku w każdą środę spotykamy się i zanurzamy w tajemnicach różańcowych w sposób bardzo radosny i miły. Do zobaczenia. Pa, pa! Pa.